Emocje. Kiedy dowiadujesz się, że masz raka, los z wrzuca cię na nieznaną drogę. Ona jest długa, wyboista i pełna skrajnych emocji, a ty wcale nie musisz być gotowa, żeby przez nią przejść. Ale pamiętaj, że to jedyna droga do tego, aby odnaleźć się w nowej sytuacji, przeżyć żałobę po zdrowej sobie, znaleźć ujście dla emocji i zmobilizować się do dalszego działania. Każdy przeżywa informację o diagnozie choroby nowotworowej na swój sposób. Być może będziesz czuła szok i niedowierzanie. Nagłos i w myślach będziesz powtarzać pytanie: Dlaczego ja? Być może będziesz się złościć, a kiedy emocje opadną, być może spróbujesz targować się z losem. Wiele pacjentek, które spotkałam przez lata mojej praktyki zawodowej, zmagało się z depresją z powodu choroby. Wiele po pewnym czasie zdołało przystosować się do niej, nauczyły się z nią żyć. A nawet doceniać to życie dzięki chorobie. Niestety koronawirus dostarcza kobietom z rakiem piersi dodatkowych zmartwień. Mam świadomość tego, że wiele kobiet z rakiem piersi boi się leczyć, bo nie wie, jaki ma to sens w obliczu pandemii. Boją się, że podjęcie leczenia może przynieść im więcej szkody, bo kiedy zgłoszą się do szpitala, mogą zarazić się chorobą COVID-19. Boją się, że coś pójdzie nie tak, że zamkną ich oddział, że one same albo ich lekarz prowadzący pójdą na kwarantannę. Te obawy są oczywiście uzasadnione, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że choroba nie daje nam na te zmartwienia żadnego dodatkowego czasu. Po usłyszeniu diagnozy musimy pójść dalej z procesem leczenia onkologicznego, bo choroba nie wciska przycisku pauzy na czas pandemii. W szpitalu będą opiekowały się nami różne osoby i musimy liczyć się z tym, że po drodze możemy napotkać różnego rodzaju zmiany, rotacje, na które warto się psychicznie przygotować. Sęk w tym, że leczenie onkologiczne na nas nie poczeka. Najważniejsze jest to, żeby ten proces po prostu utrzymać. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową kampanii edukacyjnej HER2 – Wylecz raka piersi a także ze stroną organizacji pacjenckiej Cafe Razem Lepiej www.onkokafe.pl